Cześć wszystkim, witam serdecznie, dzisiaj pokażę wam kolejne zadanie. Tutaj to jest już szósty dzień z letnich wyzwań Fortnite. Tym razem wyzwanie jest również proste, ale oczywiście przypomnę na początku o subskrypcji, abyście byli na bieżąco, bo postaram się nagrać wszystkie zadania, jakie będą. Generalnie zadanie polega na tym, żebyśmy rzucili balonem z wodą w przeciwnika w trzech różnych grach. Także musimy wziąć sobie balon z wodą i po prostu nim rzucić w jakiegoś innego gracza. O, jakby się zaliczyło, wystarczy, zrobimy tak 3 razy i mamy wszystko odblokowane. Tutaj taki protip pode mnie, najłatwiej to zrobić właśnie w lobby, dlatego że prawdopodobnie w meczu no nie będziecie mieli okazji tutaj rzucać w przeciwnika balonem, no bo po prostu was zabije. Także polecam zrobić to w lobby. Zadanie akurat jest mega proste, bo wystarczy po prostu poświęcić dosłownie 2 minuty, bo spokojnie z takiej gry można sobie już wyjść i iść do następnej. Ja wam dziękuję za uwagę, jeśli wam pomogłem, to zostawcie suba i łapkę w górę, będę mega wdzięczny za to. Oraz możecie użyć mojego kodu, a w razie jakichś pytań piszcie śmiało w komentarzach, a ja postaram się każdemu pomóc. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!